Dzisiaj Jotam opowiada nam historyjkę, taką bajeczkę nawet, można powiedzieć, ale nie dla małych dzieci. Bajeczkę o tym, jak drzewa wybierały sobie króla. Najpierw zaproponowały oliwce, oliwka odmówiła, nie była zainteresowana. Potem figowcowi, figowiec również miał inne cele w swoim życiu. Potem był krzew winny, nie jestem zainteresowany. I wreszcie drzewa zwróciły się do krzewu cierniowego, a ten się zgodził. Ale powiedział, macie mnie słuchać, a jak nie będziecie mnie słuchać, to już ogarnie was taki ogień, który pożre nawet cedry libańskie. Cedry libańskie, które są bardzo długowiecznymi drzewami, symbolami tamtego okresu. Właśnie z cedrów libańskich zbudowana była świątynia Pana. Krzew cierniowy. Z czym się kojarzy krzew cierniowy? Nam kojarzy się z koroną cierniową, czyli z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Ale ludziom, którzy nie znali Jezusa, naszego Zbawiciela, nie znają, może kojarzyć się tylko z czymś negatywnym, ostrym, nieprzyjemnym, kłującym, zadającym ból albo uniemożliwiającym dostęp na przykład do źródła wody. Nic dobrego z tego krzewu cierniowego nie ma, a mimo to drzewa wybrały na swojego króla. Mimo że są tam oliwki pyszne do jedzenia, świetna oliwa z oliwek, podstawa diety tamtejszej, figowce, które potrafią uratować człowiekowi, wędrowcowi życie, bo są pełne energii owoce, czy krzew winny, który rodzi owoce nadające się do jedzenia, ale przede wszystkim pozwalające przygotować wino, również bardzo popularne w tamtym rejonie świata. Absurdalne wybory, tak się wydaje, ale każdy z nas w swoim życiu też dokonuje takich wyborów. Też wybiera sobie jako Pana, tego, kto nami rządzi, kogoś, kto zadaje nam ból. Coś, co jest cierniem, coś, co jest bez nadziei na to, że spełni swoją rolę, że będzie nam sprzyjać. Musimy tego unikać, ale czy się da? No pewnie się da, z Bogiem.